mistrzostw Polski, o mistrzostwo pierwszej ligi, oczywiście rozgrywki, mecz pomiędzy Apatorem Elektrimem Toruń i Spartą Polsat Wrocław. Proszę Państwa, to dzisiejsze spotkanie jest bardzo istotne. Dziś walczyć będą ze sobą lider rozgrywek i drugi zespół w tabeli. Bardzo to ważne dla obu zespołów spotkanie. Kto dziś wygra, ten będzie, proszę Państwa, liderem. Jerzy Lipiński, kierownik zespołu gości, przyprowadził swój zespół. Z jedynką zobaczymy Tomi Knudsena. Z dwójką w zespole gości pojedzie Krzysztof Zieliński. Trójka to Wojciech Załuski. Czwórka Zbigniew Lech. Piątka Dariusz Śledź. Z szóstką zobaczymy Piotra Protasiewicza. Z siódemką pojedzie Piotr Baron. I z ósemką jako rezerwowy Krzysztof Jankowski. Tradycyjnie zespół gospodarzy przyprowadził trener pan Jerzy Kniaś. A zawodnicy to z dziewiątką Jacek Krzyżaniak. Z dziesiątką Sławomir Derdziński. Z jedenastką zobaczymy dziś Mirosława Kowalika. A dwunastka to Krzysztof Kuczwalski. Trzynastka Mark Loran. Czternastka Wiesław Jaguś. Z piętnastką Tomasz Bajerski. I z szesnastką jako rezerwowy ma szansę dziś wystąpić Robert Kościecha. Proszę Państwa, mówiłem o znaczeniu tego dzisiejszego spotkania. W tabeli prowadzi Sparta Polsat Wrocław z 24 punktami. Na drugim miejscu, jak wspomniałem, Apator Elektrim. Tylko dwa punkty mniej. Gdyby tak się stało, że Apator dzisiaj wygra, będzie przewodził w tabeli i tytuł drużynowego mistrza Polski będzie bardzo bliski. W parkingu jest Jerzy Kamiński, oddaję mu głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mówiliśmy już sporo o znaczeniu tego dzisiejszego pojedynku. Obydwie drużyny w najsilniejszych swoich składach. Był taki moment, że obawialiśmy się, czy w dzisiejszym spotkaniu pojawi się przede wszystkim Mark Loran. Mówiono o tym, że Mark Loran nie będzie startował w dzisiejszym meczu. Mało tego, nawet toruńscy działacze podpisali na okoliczność absencji Anglika kontrakt z młodym zawodnikiem, który bardzo dobrze zaprezentował się w finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów z Danielem Andersenem. No ale na szczęście Andersen nie był dziś potrzebny. Mark Loran jest w składzie toruńskiego zespołu. Podobnie jak Sławomir Derdziński. Pamiętają Państwo, Sławomir Derdziński w meczu z Włókniarzem Częstochowa zaliczył upadek. Upadł razem z Markiem Loranem. Loran tylko nie groźnie się potłuk. Obrażenia Sławka Derdzińskiego były dużo bardziej groźne, dużo bardziej niebezpieczne. Pojechał do szpitala. Podejrzewano nawet w najbardziej takich czarnych rokowaniach uraz kręgosłupa. Na szczęście nic takiego się nie stało. Sławomir Derdziński w pełni sił jest na torze. Wyszedł do prezentacji i miejmy nadzieję, że dzielnie walczył będzie na torze, bo dla obydwóch drużyn jest to mecz o wszystko. A klub naszych gości został założony w roku 1950, a więc 45 lat istnienia, ale pod nazwą Wrocławskie Towarzystwo Sportowe istnieje od 1993 roku i w tym właśnie roku Sparta po raz pierwszy zdobyła tytuł drużynowego mistrza Polski, rok później zresztą powtarzając ten sukces. Oprócz Tomi Knudsena, zdecydowanego lidera zespołu, takie nazwiska jak Dariusz Śledź, Wojciech Załuski, Piotr Baron czy Waldemar Szuba gwarantują po prostu dobrą jazdę na torze i gwarantują emocje. Dziś, proszę Państwa, na stadionie imienia Mariana Rossego w Toruniu komplet publiczności. A przy naszym mikrofonie pan Wojciech Załuski. Panie Wojtku, przed chwileczką dokonywał pan próby toru. Jak pan ocenia przygotowanie toru przed dzisiejszym? Uważam, że jest bardzo dobrze przygotowany. No, że nie ma żadnych kombinacji. Bardzo dobrze. A czy spodziewaliście się, że tak właśnie będzie toruński tor wyglądał? No, jak wiemy, że tutaj Toruń nie kombinuje za bardzo z torem, tym bardziej na nas. No, robią tak, na jakim jadą. No i zaczyna się. Bardzo nerwowa atmosfera, ale stawka meczu bardzo, bardzo wysoka. Tomi Knudsen, 10 w Grand Prix po zwycięstwach w Abensbergu i w Linköping z 44 punktami. Jego dzisiejszy zagraniczny rywal Mark Loran jest 6 w tym turnieju w cyklu rozgrywek Grand Prix. Ma punktów 49,
ale Tommy Knudsen jest chyba, wydaje się, w wielkiej, wielkiej formie i z pewnością tu na toruńskim torze pokaże się z jak najlepszej strony. Wszyscy zawodnicy już wyjechali na tor. Tommy Knudsen, Jacek Krzyżaniak, Krzysztof Zieliński, Sławomir Derdziński, tu Mirosław Kowalik, obok niego Mark Loram. No wyczuwa się ta atmosfera. Krzysztof Kuczwalski, na pewno będzie to nerwowe spotkanie. Mówiłem, komplet publiczności, proszę Państwa. Wszyscy i tu w Toruniu i sympatycy toruńskiego zespołu liczą na to, że właśnie Apator Elektrim dziś zwycięży. No i będzie to pierwszy krok, a może właśnie ostatni nawet krok do zdobycia tytułu drużynowego mistrza Polski. W pierwszym wyścigu Tommy Knudsen pojedzie w kasku żółtym. Krzysztof Zieliński w białym, Jacek Krzyżaniak w czerwonym i Sławomir Derdziński w niebieskim. Zastygli bez ruchu pod taśmą. Wystartowali. Jacek Krzyżaniak. Proszę Państwa, Jacek Krzyżaniak, za nim Tommy Knudsen. I w tej chwili Zielińskiemu zdefektował motocykl. Wykorzystał to oczywiście Sławomir Derdziński. Jest na trzeciej pozycji. Owacyjnie miejscowa publiczność wita tę sytuację właśnie na torze. Jacek Krzyżaniak na prowadzeniu, za nim Duńczyk Tommy Knudsen, trzeci Sławomir Derdziński. No i proszę Państwa, zanosi się na zwycięstwo, pierwsze zwycięstwo w dzisiejszym meczu, zwycięstwo Apatora. Miejmy nadzieję, że tych zwycięstw będzie więcej. Na razie, proszę Państwa, z wielką przewagą Jacek Krzyżaniak na prowadzeniu, za nim Tommy Knudsen, trzeci Sławomir Derdziński. On nie musi szarżować. On wie, że w tej chwili Torunianie jadą na 4-2 i jeśli tak się zakończy, to oczywiście pierwsze biegowe zwycięstwo w meczu. Nic tu się, proszę Państwa, już nie może wydarzyć. Jacek Krzyżaniak zdobywa 3 punkty, Duńczyk Tommy Knudsen tylko 2. Jeden punkt dla Sławomira Derdzińskiego, a więc pierwsze zwycięstwo 4-2. No zdecydowanie najlepiej ze stawki wszystkich zawodników wystartował Jacek Krzyżaniak. Udało mu się przy krawężniku w pierwszym łuku zamknąć Tommy Knudsena i potem już Torunianie nie miał problemów z odpieraniem ataków Duńczyka. Zresztą znajdującego się, jak już mówiliśmy, w znakomitej dyspozycji. Przypomnijmy, Tommy Knudsen dwukrotnie zwyciężał w turniejach Grand Prix. No pech dotknął w tym biegu zespół wrocławski, bo Tommy Knudsen zaledwie drugi, a Krzysztof Zieliński zdefektował mu motocykl, nie przebił punktu. Tak więc pierwsze zwycięstwo Torunian 4-2, ale myślę, że z biegu na bieg ten mecz będzie coraz bardziej zacięty. Po prostu zawodnicy muszą osobiście zapoznać się z torem, muszą zadecydować o tym, jak przełożyć motocykl. No i wtedy myślę, zawody będą dużo, dużo bardziej ciekawe. A my oglądamy na zwolnionych zdjęciach właśnie znakomity, fantastyczny start Jacka Krzyżaniaka i nieudaną pogoń Tommy Knudsena za Torunianinem. Proszę Państwa, komplet publiczności, mówiłem, ci wszyscy ludzie spragnieni są tytułu drużynowego mistrza Polski dla swojego miasta. Myślę, że ten pierwszy wyścig jest zapowiedzią znakomitej atmosfery, nie tylko na trybunach, ale właśnie między zawodnikami również, że będziemy oglądać wspaniałą walkę, ale wszystko będzie się działo fair. A w tym drugim biegu zobaczymy Wojciecha Załuskiego w kasku żółtym oraz Zbigniewa Lecha w białym, a ich rywalami będą Mirosław Kowalik w kasku czerwonym i Krzysztof Kuczwalski w niebieskim. Tu Jacek Krzyżaniak, triumfator pierwszego biegu, zapewne zadowolony, klaszcze w dłonie, jakby chciał zagrzać swoich kolegów do ambitnej, widowiskowej jazdy, no i przede wszystkim efektywnej. Już zawodnicy pod taśmą. Pierwsze pole startowe, Wojciech Załuski. Wrocławianie gotowi, ociąga się trochę Krzysztof Kuczwalski. On zna te wyrwy w torze, wie jak ustawić motocykl. Za chwilę wystartują. Nerwowo, długo trzyma pod taśmą zawodników, ale już wystartowali. No i proszę spojrzeć, proszę Państwa. Mirosław Kowalik na pierwszym miejscu. Wojciech Załuski na drugim, na trzecim Krzysztof Kuczwalski. I Zbigniew Lech na razie okupuje czwartą pozycję. Znakomitymi startami dzisiaj popisują się Torunianie. Trochę gorzej wyszło Kuczwalskiemu, ale zajmuje
trzecią pozycję, a trzecia pozycja to, proszę Państwa, oznacza, że ten zawodnik może zdobyć jeden punkt. Mirosław Kowalik. Drugi Wojciech Załuski. Trzeci Krzysztof Kuczwalski, czwarty Zbigniew Lech, ale mam wrażenie, że teraz Lech zbliża się do Torunianina, żeby Krzysztof Kuczwalski nie popełnił jakiegoś błędu. Olbrzymią przewagę ma Mirosław Kowalik. Jeśli nic się nie przytrafi, proszę Państwa, powinien w spokoju dowieść 3 punkty. Olbrzymia przewaga. Mirosław Kowalik, 3 punkty. 2 punkty dla Wojciecha Załuskiego, 1 punkt dla Krzysztofa Kuczwalskiego i bez punktu Zbigniew Lech. Drugie zwycięstwo, proszę Państwa, w stosunku 4 do 2. No i proszę Państwa, przed nami wyścig trzeci. Marc Loran, Dariusz Śledź, Wiesław Jaguś i Piotr Protasiewicz. Wystartowali, został Jaguś. Został chyba też, wydawało mi się, Marc Loran. No i proszę Państwa, czyżby wrocławianie już się otrząsnęli po tych dwóch przegranych wyścigach? Ale sądzę, że Marc Loran będzie ścigał swoich rywali. Teraz po wewnętrznej zbliżył się. Zdefektował motocykl Dariuszowi Śledziowi. Marc Loran jest zatem na drugiej pozycji. Obejrzał się w tej chwili Piotr Protasiewicz. Chyba jeszcze nie wie, że Dariuszowi Śledziowi zdefektował motocykl. Za moment się o tym przekona. Prowadzi Piotr Protasiewicz, za nim Marc Loran i Wiesław Jaguś na trzeciej pozycji. Wydaje mi się, że nieco zbliżył się Loran do prowadzącego Protasiewicza. Może będziemy świadkami walki na ostatnich metrach. Coraz bliżej Loran Protasiewicza. Jaguś jedzie po jeden punkt. No a teraz prawie cały stadion domaga się tego, aby Marc Loran wyprzedził swojego rywala. Czy uda mu się ta sztuka? Jest bardzo blisko, ale nie. Jednak Piotr Protasiewicz 3 punkty. Marc Loran 2, Wiesław Jaguś 1, a więc bieg remisowy 3 do 3. No i nareszcie to, czego oczekiwaliśmy, proszę Państwa, nareszcie walka na torze, nareszcie emocjonujący wyścig. No pech Darka Śledzia, który znakomicie wystartował. Przez moment wrocławianie jechali na 5-1, bo i Protasiewicz, i Śledź jechali przed Markiem Loranem. Dość rzadki to obrazek tutaj na toruńskim torze, żeby Marc Loran jechał dopiero na trzeciej pozycji. Wprawdzie nawiązał walkę z Dariuszem Śledziem torunianin, no ale pech odebrał. Wydawałoby się pewne punkty właśnie Dariuszowi Śledziowi, który teraz schodzi do parkingu. Na pewno będzie się starał odrobić stratę punktową w kolejnych biegach. Bardzo efektowny, bardzo ładny wyścig. Znakomita pościg Marca Lorama za Piotrem Protasiewiczem i na tego zawodnika, właśnie na Piotra Protasiewicza, myślę, że powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. To pierwszy sezon startów Piotra Protasiewicza po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Ja przypomnę, Protasiewicz startował onegdaj w barwach nieistniejącego już przynajmniej z nazwy klubu Morawski Zielona Góra. Tam zapowiadał się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Był jednym z najbardziej utalentowanych juniorów w kraju. Później dwie ciężkie kontuzje, praktycznie cały sezon przerwy i od tego sezonu Protasiewicz w barwach Sparty Polsat Wrocław. I z jakim skutkiem tam startuje? Mieli Państwo się okazję przekonać w poprzednim wyścigu. A przed momentem mieli Państwo okazję zobaczyć, jak doszło do defektu motocykla Dariusza Śledzia. To Marc Loran atakował, zbliżał się z każdym okrążeniem do Piotra Protasiewicza. No ale nie udało się. Bieg remisowy 3 do 3. Tomasz Bajerski w kasku niebieskim. Piotr Baron w białym. Mirosław Kowalik, zwycięzca drugiego wyścigu w kasku czerwonym. I Wojciech Załuski w żółtym. Został Mirosław Kowalik. Zakopał się. Zupełnie nie wyszedł mu ten start. No i teraz liczymy na to, że Torunianie jednak będą przesuwali się do przodu. Zrobił to już Tomasz Bajerski. Jest w tej chwili na drugiej pozycji. Mirosław Kowalik po wewnętrznej wykorzystał to, że jadący w żółtym kasku Wojciech Załuski został wypchnięty na zewnątrz. I teraz może Tomasz Bajerski po zewnętrznej. Bardzo blisko siebie, ramię w ramię, znakomita jazda, proszę Państwa, a więc po przegranym starcie, zdecydowanie przegranym starcie, znakomicie Tomasz Bajerski się zachowuje. No i widzę, że Mirosław Kowalik także tutaj daje sobie dzielnie radę, przegrał. No i proszę spojrzeć i posłuchać, co dzieje się na torze i jak zachowują się kibice. Euforystycznie jest to przyjmowane, jazda Torunian, Tomasz Bajerski na prowadzeniu, Mirosław Kowalik w tej chwili na drugim miejscu.
Na trzecim jedzie Piotr Baron i na czwartym Wojciech Załuski. A więc, proszę Państwa, znakomita, wyborna forma obu Torunian. Tomasz Bajerski 3 punkty, Mirosław Kowalik 2. 1 punkt dla Piotra Barona i bez punktu Wojciech Załuski. Podwójne zwycięstwo Apatora Elektrynu. Piotr Protasiewicz podjeżdża, stara się jak najlepiej usadowić pod taśmą. Po jego prawej ręce Sławomir Derdziński, Dariusz Śledźka z kurzołtymi, Mark Loram w czerwonym. Wyścig piąty. Bardzo dobrze Piotr Protasiewicz. Dariusz Śledź lepiej niż w pierwszym swoim występie. No i proszę spojrzeć. Dwaj wrocławianie na przedzie, a Loram z Derdzińskim zajmują trzecią i czwartą pozycję. Żeby Sławomir Derdziński za bardzo nie przeszkadzał Markowi Loramowi. Już Loram jest na trzecim miejscu i teraz ma lepsze pole do ataku. Dariusz Śledź teraz przejął trudy prowadzenia tego wyścigu. Piotr Protasiewicz obok niego. Blisko siebie wrocławianie, ale też coraz bliżej jest Mark Loram. No i pewnie teraz zaatakuje na tej prostej. Piotr Protasiewicz jeszcze drugi, obejrzał się. Mark Loram nadal na dużej prędkości. Wydaje mi się, że zaatakuje ponownie. Trochę nerwowo jedzie Protasiewicz, Śledź prowadzi. Wydaje się, że jemu nic nie zagraża. No i teraz właśnie Mark Loram, jeszcze jedna szansa. Nadal Dariusz Śledź i Piotr Protasiewicz prowadzą. Czy Mark Loram przeciśnie się, czy wejdzie w środek? A więc jednak nie, proszę Państwa. Podwójne zwycięstwo gości 5-1. Niezwykle skuteczna okazała się ta rezerwa taktyczna wrocławian. A ja chciałem zwrócić uwagę Państwa na fantastyczną wręcz jazdę parą wrocławian, to znaczy Dariusza Śledzia i Piotra Protasiewicza. Mark Loram na pewno jest zawodnikiem, którego stać było na wyprzedzenie i Dariusza Śledzia, i Piotra Protasiewicza. Ale wrocławianie jadąc parą, tak szczelnie zamykając drogę na prowadzenie Loramowi, sprawili, że te ataki Torunianina były po prostu skuteczne. Zbigniew Lech, pierwsze pole startowe. Obok niego Krzysztof Kuczwalski, Tomik Knudsen. Tommy Knudsen, który na razie ma tylko 2 punkty, a miał być liderem w swoim zespole. No i proszę Państwa, olbrzymie kłopoty Krzysztofa Kuczwalskiego z utrzymaniem się na motocyklu. Opanował jednak. No a my emocjonujemy się tym, co robi Jacek Krzyżaniak i Tommy Knudsen. Przed chwilą wydawało się, że Jacek Krzyżaniak jednak wyprzedzi Duńczyka. Jest jednak na drugiej pozycji. Ale z pewnością będzie próbował ataku to po jednej, to po drugiej stronie. Tomek Knudsen prowadzi. Tuż za nim Jacek Krzyżaniak. Na trzecim miejscu Zbigniew Lech i daleko z tyłu Krzysztof Kuczwalski. No ale te pozycje zawdzięcza właśnie nierozwadze na starcie. Dobrze, że nie doszło do upadku. No ale pan Krzysztof w tej chwili musi zadowolić się tą czwartą pozycją i próbować ataków na prostej czy na wirażach. Tomy Knudsen, Jacek Krzyżaniak za nim. No i jeszcze jedna okazja do ataku dla pana Jacka. A więc goście wygrywają 4-2. Tomy Knudsen 3 punkty, Jacek Krzyżaniak 2. 1 punkt dla Zbigniewa Lecha i Krzysztof Kuczwalski bez punktu. Piotr Protasiewicz w kasku białym, Wiesław Jaguś w niebieskim, Piotr Baron w żółtym i Tomasz Bajerski w czerwonym. Czy Piotr Protasiewicz, czy Tomasz Bajerski? Piotr Protasiewicz, Wiesław Jaguś jeszcze drugi, ale po zewnętrznej. Chyba przyspieszy teraz drugi z juniorów, Piotr Baron. Bardzo blisko siebie. Oj, zepchnięty został trochę Wiesław Jaguś. Tomasz Bajerski chyba jednak nie będzie brał udziału w tym wyścigu. Coś szwankowało przy tym motocyklu, jest zupełnie daleko, daleko z tyłu. Prowadzi Piotr Protasiewicz, Piotr Baron na drugim miejscu, Wiesław Jaguś na trzecim. No i proszę Państwa, w tym młodzieżowym pojedynku lepsi okazują się wrocławianie. Jeśli można słyszeć ciszę, to właśnie słyszymy. W tym momencie trybuny zamarły, zastygły. Nie słychać szelestu, tylko warkot motocykli. Nie takiego przebiegu spodziewali się z pewnością fani Speedwaya w Toruniu. Piotr Protasiewicz, 3 punkty. 2 punkty dla Piotra Barona, 1 dla Wiesława Jagusia.
No i bez punktu Tomasz Bajerski. Pod maszyną już Krzysztof Kuczwalski. Miejmy nadzieję, że lepiej tym razem wystartuje niż poprzednio, kiedy to zrobił bardzo atrakcyjnie wyglądającą świecę. Mirosław Kowalik także gotowy. No i Tomi Knudsen i rezerwowy Krzysztof Jankowski. Bardzo blisko siebie i Krzysztof Kuczwalski, i Krzysztof Jankowski. Ale myślę, że za chwilę się spróbują porozumieć, staną w bezpiecznej odległości od siebie i będziemy mogli oglądać wyścig ósmy. Jeszcze Jankowski nie gotowy do startu. Tomi Knudsen, Mirosław Kowalik za nim, Krzysztof Kuczwalski przez moment jakby zajął się Krzysztofem Jankowskim, no ale wrocławianin wyprzedził zawodnika toruńskiego Apatora. No i teraz muszą ze sobą stoczyć walkę o jeden punkt. A Tomi Knudsen będzie chyba miał za moment trochę kłopotów z Mirosławem Kowalikiem. Taką mam nadzieję, gdyż widzę, że Mirosław Kowalik zbliża się do Duńczyka. Szeroko jedzie Tomi Knudsen. Mirek Kowalik mógłby to wykorzystać. Po zewnętrznej spróbował przed momentem Kowalik. Nadal jednak Tomi Knudsen prowadzi. To teraz, panie Mirosławowie, czas na wewnętrzną. Krzysztof Kuczwalski na trzeciej pozycji. No i teraz po wewnętrznej. Słyszą państwo te owacje. Trochę za późno chyba na ten atak. Może jednak się uda. Nie, proszę państwa. Tomi Knudsen 3 punkty, Mirosław Kowalik 2. Krzysztof Kuczwalski 1 punkt i bez punktu Krzysztof Jankowski. No, fantastyczne widowisko w tym biegu stworzyli i Tomi Knudsen, i Mirosław Kowalik. Przez trzy okrążenia. Wspaniała walka. Walka prowadzona fair. No i tak niewiele brakowało do szczęścia. Tak niewiele brakowało, żeby torunianie wygrali ten bieg, bowiem Krzysztof Jankowski, mimo że przez prawie dwa okrążenia jechał przed Krzysztofem Kuczwalskim, popełnił błąd, pojechał tam na łuku tym przy parkingu dla sprzętu zbyt szeroko, wykorzystał to bezwzględnie Krzysztof Kuczwalski, no i pewnie dowiózł jeden punkt. No ale niestety, zaledwie remis i cały czas wrocławianie prowadzą w dzisiejszym spotkaniu 25 do 23. Jacek Krzyżaniak z pierwszego pola startowego, Wojciech Załuski na drugim, Tomasz Bajerski zastępujący Sławomira Derdzińskiego i Piotr Baron w kasku białym. Teraz z kolei Jacek Krzyżaniak jakby zwlekał. No myślę, że te przepychanki powinniśmy już mieć za sobą. Czas startować. Jacek Krzyżaniak. Ale Wojciech Załuski tym razem, proszę państwa, znakomicie. No i Piotr Baron. Po wewnętrznej Jacek Krzyżaniak. Na razie górą wrocławianie. Trochę podniosło przednie koło motocykla Piotra Barona. Opanował sytuację. No ale nie zmienia to faktu, że obaj zawodnicy z party Polsat Wrocław na prowadzeniu i na razie prowadzą na 5 do 1. Teraz Jacek Krzyżaniak powinien wejść w środek, blisko siebie. Przez moment niebezpiecznie było. Nie udał się ten atak. Nadal Jacek Krzyżaniak na trzeciej pozycji. Piotr Baron za nim. Wojciech Załuski. No i jeszcze nie. Teraz Jacek skrócił, ale znów kolejny atak nie przynosi powodzenia. No i proszę państwa, będziemy świadkami podwójnego zwycięstwa gości. Piotr Baron, 3 punkty, 2 punkty dla Wojciecha Załuskiego, 1 punkt dla Jacka Krzyżaniaka, no i Tomasz Bajerski bez punktu. Śledź Bajerski, Protasiewicz, Kowalik. No i lepiej, panie Tomaszu, teraz lepiej. Kłopoty miał Mirosław Kowalik, jest na czwartej pozycji, ale sądzę, że za moment przeciśnie się. Dobrze, bardzo dobrze pojechał Tomek Bajerski. Wreszcie wyszedł mu ten start, zajął tuż po wejściu w pierwszy wiraż, pierwszą lokatę. No i teraz Mirosław Kowalik, czy przedostanie się na trzecią pozycję? Tak jest.
siłą impetu mógłby nawet pokusić się o drugie miejsce, ale jeszcze za wcześnie. Prowadzi Tomasz Bajerski. Na drugim miejscu Dariusz Śledź, trzeci Mirosław Kowalik i czwarty, dopiero czwarty Piotr Protasiewicz, co jest chyba swego rodzaju niespodzianką. Ogląda się Dariusz Śledź, jakby chciał pomóc swojemu koledze, który zajmuje w tym momencie ostatnie miejsce. No i czy uda się atak Mirosława Kowalika? Tak jest, proszę Państwa. A więc zapowiadało się całkiem nieciekawie. Najważniejsze, że skończyło się znakomicie. Tomasz Bajerski, 3 punkty, 2 punkty dla Mirosława Kowalika, 1 punkt dla Dariusza Śledzia i Piotr Protasiewicz bez punktu. Piotr Baron w kasku białym, Mark Loram w czerwonym, Wojciech Załuski w żółtym i Wiesław Jaguś w niebieskim. No i chcielibyśmy, żeby Wiesław Jaguś zdobył jakiś punkt. No i Mark Loram, żeby wreszcie pojechał lepiej. W pierwszym starcie 2 punkty, w drugim tylko 1. No chyba nie takiej postawy spodziewali się i działacze, trenerzy toruńskiego Apatora, no i przede wszystkim kibice. Baron, cała czwórka gotowa. Dobrze, bardzo dobrze Mark Loram. Jeszcze lepiej wydawało się, proszę Państwa, Wiesław Jaguś. Znakomicie Wiesław Jaguś po zewnętrznej zachował się prawie jak profesor. No, miałem wrażenie, że on wszystko obserwuje. Patrzy w lewą stronę i wszystkich dogląda, tylko żeby się nic nie przytrafiło. Wiesław Jaguś na prowadzeniu. No a Mark Loram, proszę Państwa, niestety na czwartej pozycji, ale znając ambicje tego zawodnika, siłę jego motocykla, możemy przypuszczać, że będzie przesuwał się do przodu Wiesław Jaguś. Teraz to on rozdaje karty, to on ogląda się, gdzie jest jego partner, a wydawało się, że to właśnie miało być odwrotnie. Wiesław Jaguś, Mark Loram teraz ma szansę na prostej, ale jednocześnie z Wrocławian Piotr Baron zbliżył się do Wiesława Jagusia. Może to być trochę niebezpieczne. Nadal jednak Wiesław Jaguś prowadzi, Baron drugi, no i Mark Loram, żeby się na mnie zakopał. Teraz na prostej, nabierze prędkości, no jest szansa wziąć po wewnętrznej. Ostatnia nadzieja. Niestety, proszę Państwa, 3 punkty dla Wiesława Jagusia, 2 dla Piotra Barona, 1 dla Marka Lorama i bez punktu Wojciech Załuski. Jacek Krzyżaniak z całą pewnością lider krajowego składu Apatora. Jacku, czy spodziewałeś się, że w tym dzisiejszym spotkaniu będzie aż tak trudno? Liderem niestety nie jestem, a spodziewałem się, że będzie tak trudno. To jest spotkanie na szczycie. Sparta Apator to jest właściwie walka o tytuł mistrza Polski. Jak będzie dalej? Czy wygracie to spotkanie? To się okaże po meczu, ale wszystko robimy, żeby wygrać. Staramy się. Przegrywaliśmy 6 punktami. W tej chwili zredukowaliśmy to do 1 punktu chyba, albo do 2, i jesteśmy dobrej myśli. No ale na początku spotkania prowadziliście już 8 punktami. Tak, zgadza się, ale mamy bardzo dużo pecha. Tak jak właściwie przez wszystkie lata, kiedy jeździmy, jak nie kontuzje, to defekty. I w dzisiejszym meczu są defekty. I oczywiście daje się odczuć brak Tomka Świątkiewicza przez cały sezon. Nie wiem, czy Państwo zauważyli to, co powiedział Jacek Krzyżaniak. Nie jestem niestety liderem. I taka jest chyba prawda. W zespole toruńskiego Apatora nie ma liderów. To jest zespół równych zawodników i chyba w tym tkwi jego siła. Jerzy Kamiński ma kolejnego gościa. No ja myślę mimo wszystko, że Jacek Krzyżaniak może być uważany za lidera krajowego składu zespołu z Torunia. Jeździ najrówniej, chociaż w tym sezonie bardzo dobrze spisuje się Mirosław Kowalik. A przy naszym mikrofonie Piotr Baron, zawodnik doskonale toruńskim kibicom znany. Piotrze, tutaj na tym stadionie stawiałeś swoje pierwsze żużlowe kroki. Czy z jakimś szczególnym sentymentem przyjeżdżasz i startujesz tu w Toruniu? Tak, tak, na pewno tak. Chciałbym przede wszystkim, żeby nasza drużyna tutaj wygrała dzisiejszego dnia. No i to by było dla mnie, można powiedzieć, spełnienie marzeń. Czy przebieg dzisiejszego spotkania, najpierw 8-punktowe prowadzenie Apatora, później 6-punktowe prowadzenie Sparty, teraz wreszcie remis. Czy takiego przebiegu spotkania się spodziewałeś? Oj nie, na pewno się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się tego, że będzie tak zacięty mecz. Spotkały się, no na pewno Toruń jest wyśmienitą drużyną, która jedzie i ma atut własnego toru. My staramy się wygrać, o tyle mamy dobrze, że nie mamy takiej presji, że musimy to wygrać. No a ogólnie biorąc mecz, no wydaje mi się, jest na bardzo wysokim poziomie. Remis 33-33. 4 wyścigi przed nami. W 12 zobaczymy Wiesława Jagusia w kasku niebieskim, Piotra Protasiewicza w białym, Jacka Krzyżaniaka w czerwonym i Dariusza Śledzia w żółtym. Jeszcze wszystko może się zdarzyć.
każdy z tych zespołów może być dzisiaj zwycięzcą. Jeśli zwycięży Sparta, choć nigdy nic nie wiadomo, będzie bliżej tytułu mistrza Polski. Jeśli zwycięży Apator, będzie liderem. Ale przed nami jeszcze 4 wyścigi. Poczekamy, zobaczymy. Znów znakomity start Piotra Protasiewicza i dwaj wrocławianie na przodzie. Piotr Protasiewicz i Dariusz Śledź. Wiesław Jaguś zajmuje w tej chwili 3. pozycję. Jacek Krzyżaniak ostatni. Wydaje mi się, że pogubili się torunianie. Chociaż Wiesław Jaguś może teraz zechce zaatakować. Piotr Protasiewicz ogląda się, jakby był niepewny tej swojej lokaty drugiej w tej chwili. Dariusz Śledź na prowadzeniu. Piotr Protasiewicz drugi. No wydaje się, że jest szansa, ale trzeba zaatakować. No może teraz po wewnętrznej. Nadal wrocławianie jadą na 5-1. Bieg zatem bez większych emocji. Od początku prowadzili wrocławianie i oni też zakończą w takiej kolejności wyścig. 3 punkty dla Dariusza Śledzia, 2 dla Piotra Protasiewicza, 1 punkt dla Wiesława Jagusia i Jacek Krzyżaniak tym razem bez punktu. Derdziński, Lech Loran i Knudsen. Loran i Knudsen bardzo blisko siebie. Zdefektował motocykl Lechowi, nie bierze on udziału w walce. No a tam dwaj torunianie byli blisko siebie, wykorzystał to Tommy Knudsen. I jak na razie ratuje dla swojej pary remis. Chyba że Mark Loram się obudzi. Mocno harczy motocykl Zbigniewa Lecha. Zjechał w tej chwili z toru, nie bierze udziału w walce. No a Mark Loram zbliża się z każdym okrążeniem do Tommy Knudsena. Tylko że nie chodzi o to, żeby się zbliżać, a chodzi o to, żeby prześcignąć. Teraz po wewnętrznej, jednak po szerokiej. Tommy Knudsen i Mark Loram bardzo blisko siebie. Nie zostawił zbyt wiele miejsca Markowi Loramowi Knudsen. Ale nie uląkł się Loram teraz. Jeszcze jedna szansa. Coraz bliżej Duńczyka zawodnik toruńskiego Apatora. Czy uda mu się zdobyć 3 punkty? Nie. Tommy Knudsen zwycięża. Mark Loram 2 punkty. Sławomir Derdziński 1. Kolejny bieg remisowy 3-3. Jeśli w tym 14 wyścigu zwyciężą goście, będzie już dużo wiadomo. Jeśli wygrają torunianie, nie będzie jeszcze tak pewnej sytuacji. 41-37. Czteropunktowa różnica. Te punkty są do odrobienia. 2 wyścigi przed nami. Zawodnicy ustawiający się w tej chwili pod taśmą zdają sobie sprawę z tego, że to właśnie oni teraz muszą zdobywać punkty, to oni muszą przeważyć szale zwycięstwa na swoją stronę. Piotr Baron, Dariusz Śledź, para wrocławskiej Sparty Polsat. Jacek Krzyżaniak i Tomasz Bajerski zanotował dzisiaj 2 defekty. Miejmy nadzieję, że tym razem zdobędzie punkty. Wyścig 14. Niemal w tym samym momencie wystartowali wszyscy zawodnicy. Tomasz Bajerski jeszcze drugi. Teraz Jacek Krzyżaniak na drugą pozycję przedostał się. Jedzie tuż za Piotrem Baronem. Jeśli ten wyścig zakończy się remisem, to będzie szansa, proszę Państwa, na spotkaniu, ale wtedy ostatni wyścig trzeba by wygrać podwójnie. Więc chyba z dwojga złego lepiej wygrać w wyścigu 14. Prowadzi Piotr Baron, drugi jest Jacek Krzyżaniak, trzeci Tomasz Bajerski, Dariusz Śledź na 4. miejscu. Nadal bez zmian, Piotr Baron jest daleko z przodu. Wydaje się, że ani Jacek Krzyżaniak, ani Tomasz Bajerski nie dojdą wrocławianina. No i tak się, proszę Państwa, też stanie. Piotr Baron 3 punkty,
Jacek Krzyżaniak 2, 1 punkt dla Tomasza Bajerskiego, bez punktu Dariusz Śledź, bieg remisowy 3-3 i po 14 wyścigach 44-40 prowadzą goście. No a tu w parkingu przed chwilą wielka radość wrocławian, bo w tym momencie, proszę Państwa, praktycznie już zespół gości meczu przegrać nie może. Bo nawet jeśli w ostatnim 15 biegu wrocławianie przegrają podwójnie, to i tak cały mecz zakończy się remisem. Zakończy się remisem 45-45, ale przecież jeszcze jeden bieg przed nami. Piotr Baron, zwycięzca biegu 14. Uciekł ze startu i no, radził sobie w tym biegu doskonale. Widzą Państwo, jak cieszą się wrocławianie, chociaż remis do tej pory, nie mówiliśmy o tym, ale remis, którym ewentualnie zakończyłoby się spotkanie, niczego nie przesądza, niczego nie rozstrzega. Cieszą się kibice wrocławscy, trochę skonsternowani kibice toruńscy, ale nie zapominajmy, proszę Państwa, torunianie walczyli dziś z dwukrotnym mistrzem Polski. Proszę Państwa, skoro rozważamy już teoretycznie, co może się wydarzyć w wyścigu ostatnim, 15, to trzeba wziąć również taką ewentualność, że może wystartować dwóch zawodników z Apatora na skutek chociażby niedyspozycji zawodników i wtedy byłoby 5-0 i Apator mógłby wygrać teoretycznie 45-44, ale to tylko teoria. A tutaj w parkingu trener zespołu wrocławskiego w ogóle nie chce patrzeć na walkę na torze. Jakżeż on musi być zdenerwowany. Wyszedł, w ogóle odszedł od toru. Nie podchodzi tam. Spięty potwornie. No bo w tym meczu jego zespół może zapewnić sobie tytuł mistrza Polski. Witold Zwierzchowski zawsze, jak znam tego trenera, zawsze przeżywa w ten sam sposób występy swoich zawodników, czy dawniej w Motorze Lublin, czy teraz wrocławskiej Sparty. No ale proszę Państwa, jakby się zawodnicy już namyślili, że już chcą jechać, już są gotowi, stanęli pod taśmą. Mirosław Kowalik, Piotr Protasiewicz, Mark Loran i Tomek Knudsen. Tomek Knudsen tym razem się ociąga. Jeszcze jedno kółeczko. Teraz mam wrażenie, wszyscy gotowi. Taśma w górze, znakomicie tym razem Mark Loran, ale szybszy był jednak Tomek Knudsen. On, oj, przewrócił się, proszę Państwa, przewrócił się Piotr Protasiewicz. Oczywiście wyścig przerwany, któryś z zawodników toruńskich najechał, bądź to na motocykl Piotra Protasiewicza, bądź przejechał mu po nodze, nie widziałem dokładnie. Najważniejsze, że Piotr już wstał. Piotr Protasiewicz, proszę Państwa, zostaje przez sędziego Stanisława Pieńkowskiego wykluczony z wyścigu 15. A my mamy okazję zobaczyć, jak doszło do upadku Piotra Protasiewicza. Tak jest. Była to decyzja słuszna. Jedynym winowajcą tego karambolu był sam Piotr Protasiewicz. W bardzo dobrej sytuacji są i Kowalik, i Mark Loram. Mają możliwość strategicznego podejścia do tego wyścigu. Mogą wybrać tor jazdy, zostawić mało miejsca Knudsenowi. Jak zrobią, zobaczymy za moment. I znów lepszy Tomek Knudsen, bardzo blisko siebie. I Mark Loram, i Tomek Knudsen. Proszę Państwa, wydaje mi się, że winowajcą był Tomek Knudsen. To on zajechał drogę Markowi Loramowi. Mark Loram podchodzi do Tomek Knudsena, spogląda na niego. No i proszę Państwa, zdaje się, że przepowiedziałem to. Nie jest istotne w tej chwili, że Tomek Knudsen zostaje wykluczony. Istotne jest to, czy nic groźnego mu się nie stało. Na tor wjeżdża karetka. Tomek Knudsen nadal na torze. Sędzia Stanisław Pieńkowski zdecydował, że Tomek Knudsen zostanie z powtórzonego 15 wyścigu wykluczony. Wydaje się, że jest to decyzja słuszna, albowiem, jak powiedziałem, winowajcą był z całą pewnością Tomek Knudsen.
ale proszę Państwa, jesteśmy zaniepokojeni o stan zdrowia Duńczyka. Nadal leży na torze. Widzą Państwo kałuże, opady deszczu wzmagają się, ale widzieli Państwo też Tommy Knudsena, który o własnych siłach w parkingu przemieszczał się, tak więc nic groźnego jemu się nie stało. A proszę Państwa, tutaj proszę spojrzeć, jaka atmosfera. Zawodnicy wrocławscy chcą zaprotestować, chcieli wejść na tor. Zamieszanie, niepotrzebny tłok w parkingu. Chcieli w ten sposób zaprotestować. Pamiętają Państwo ten protest, pamiętny protest na turnieju Camel Cup Adama Łabęckiego. Myślę, że w ten sposób chcieli wrocławianie zaprotestować. Teraz tutaj doszło do niepotrzebnych przepychanek, do niepotrzebnych szaleństw. A dwaj torunianie już wystartowali, już jadą. Zbyt wielu ludzi w parkingu, proszę Państwa. Zbyt wielu ludzi w parkingu, zbyt wielkie, niepotrzebne zamieszanie. Proszę Państwa, wyścig toczy się. Prowadzi Mark Loram, drugi Mirosław Kowalik, ale nie jest to istotne. Widziałem, tam doszło w parkingu do szarpaniny. Prezes Andrzej Rusko. Wiadomo już, że 5-0 za moment zwyciężą zawodnicy Apatora Elektrimu Toruń. 3 punkty zdobędzie Mark Loram. Będzie to jego jedyne dzisiaj zwycięstwo. 2 punkty zapisujemy Mirosławowi Kowalikowi. 5-0 w wyścigu 15 i całe dzisiejsze emocjonujące spotkanie kończy się rezultatem 45-44 dla toruńskiego Apatora. Jest pewien niedosyt, na pewno Mark Loram nie stanął na wysokości zadania, 2 defekty Bajerskiego. I to odbierało punkty. Z tym, że cuda się zdarzają, bo ja pamiętam 76 rok z Wybrzeżem też tak było. Podobnie, jechałem z Bogdanem Krzyżeniakiem, ojcem Jacka. Też się wydawało, tylko 5-0 ratowało i było coś podobnego. Czyli opatrzność nad Apatorem czuwa. Czy to zwycięstwo przybliżyło Was do tytułu Mistrza Polski? Przybliżyło, ale tu niestety coś ze sprzętem nie jest tak. A Mark Loram niestety, ale nie może przyjeżdżać z takimi motocyklami, jakby na to nie patrzeć. No właśnie, zauważyliśmy, że w tych 2 ostatnich startach Mark Loram startował na motocyklach Mirka Kowalika. Co się dzieje? 2 defekty. Jeden tłok, drugi na czopie, także... A zawodowiec nie może tak przyjeżdżać. Jakby na to nie patrzeć. Ja no jestem oburzony, że po prostu zaczynamy jakieś dziwne zakulisowe rozgrywki i decyzje sędziego wypaczają wynik uzyskany na torze. Myślę, że z tego powodu ani Apator nie jest zadowolony. Jest to drużyna z charakterem i na pewno nie chciała mieć żadnych darowizn przez sędziego tutaj robionych. Także ja jestem tym oburzony. Wydaje mi się, że Główna Komisja Sportu Żużlowego musi wkroczyć tutaj bardzo ostro w te sprawy. Ja już od 2 lat postuluję, żeby wprowadzenie sędziów zawodowych i uważam, że tylko sędziowie zawodowi autentycznie będą prowadzić obiektywnie tego typu zawody. Czyli pańskim zdaniem sędzia popełnił błędy? W którym momencie? Zdaniem tak. Ja w drugiej sytuacji dokładnie nie widziałem, ale pierwsza sytuacja widać było wyraźnie, że Protasiewicz po upadku błyskawicznie się pozbierał. Jeszcze nie zawodnicy nie dojechali do drugiego łuku, kiedy Protasiewicz zaczynał kontynuować jazdę. I wtedy się okazało, że sędzia dopiero wtedy przerywa bieg. Wcześniej miał dużo czasu i tego nie zrobił. Tak samo było wcześniej, wiele rzeczy, ja nie chcę tutaj, mówię, zabierać głosu, nie podobają mi się sposób, w jaki po prostu puszcza start, ale no ma do tego prawo, może kogoś lubić, może nie lubi, ale uważam, że no po prostu po to są regulaminy i po to w którymś momencie spotykamy się w sportowej walce, żeby sportowo rozstrzygać, a nie w sposób, który budzi, że tak powiem, kontrowersje i zawodników, i kibiców i myślę, że nikomu to nie jest potrzebne. Czy Sparta pozostawi te sprawy własnemu biegowi, czy będziecie odwoływać? Nie, no na pewno spróbujemy się odwołać, z tym, że no mamy świadomość tego, że decyzje odnośnie wydarzeń na torze no są decyzjami ostatecznymi, więc mamy niewielkie szanse, żeby cokolwiek zmienić. Wydaje mi się tylko, że po prostu no, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i więcej nic nie mam do powiedzenia. Powtórzę jeszcze raz, proszę Państwa, 45-44 wygrywa Apator w spotkaniu z dotychczasowym liderem tabeli Spartą Polsat Wrocław. Wiadomą rzeczą jest, że to właśnie torunianie dziś, od dziś będą liderami. Przed nami jeszcze 2 kolejki, na które Jerzy Kamiński i Mirosław